Sosna obwieszona tabliczkami przy źródle krasowym. Patrzcie, tutaj były szczapy pozyskiwane do rozpałki. Dwupniowa. Myślę, że jest na tyle ładna, na tyle w fajnym miejscu, że powinna stać się pomnikiem przyrody. Może wymaga lekkiego zabezpieczenia. No ponieważ te konary mogą po prostu ulec zniszczeniu przy silnych wiatrach, ale niekoniecznie, tyle lat wytrzymała i sobie radzi. Myślę, że jej właściciele, czyli spółka Solca Leśna, nie powinna mieć przeciwko temu jakichś obiekcji. I fajnie by było, gdyby stało się to pomnikiem przyrody.